Tak patrzyłem w sercu wczoraj i dzisiaj gdzieś tak to chodzi we mnie, żeby powiedzieć parę słów dosłownie na temat uwielbienia. Wiesz, łatwiej się mówi do ludzi, których się nie zna, trudniej do swoich, ale tak mam ja. Natomiast skoro jest tak w sercu, to myślę, że może będzie nam to potrzebne. Posłużę się fragmentem, to jest katechizmu Kościoła katolickiego. Natomiast uwielbienie, skoro jesteśmy wspólnotą uwielbienia, skoro uwielbiamy Pana Jezusa właśnie swoim życiem, ciałem, gestami, modlitwą, adoracją właśnie wszystkim, bo tak powinniśmy to czynić, to katechizm Kościoła katolickiego mówi nam o tym, że uwielbienie jest to forma modlitwy, w której człowiek najbardziej bezpośrednio uznaje, iż Bóg jest Bogiem. Wysławia Go dla Niego samego, oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, ale dlatego, że On jest. Uczestnicy w szczęściu serc czystych, które kochają Go w wierze, zanim ujrzą Go w chwale. Przez nią Duch łączy się z naszym duchem, by świadczyć, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I dalej jest jeszcze takie zdanie, że uwielbienie zespala inne, wszystkie formy modlitwy zanosi je do tego, który jest ich źródłem i celem. Więc zobaczycie, że odmawiamy modlitwę Ojcze Nasz, któryś jesteś w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Więc w niebie aniołowie i święci uwielbiają Boga nieustannie, jako w niebie, tak i na ziemi. Więc my na ziemi powinniśmy czynić podobnie, tyle ile jesteśmy w stanie, ile możemy, żeby uwielbiać Boga. W życiu codziennym, ale też właśnie we wspólnocie. I chodzi o to, żeby tak jak katechizm Kościoła nam mówi, żeby wejść w to całym swoim sercem. Że uwielbienie to nie jest tylko takie sobie granie i śpiewanie, że stoję sobie, śpiewam, bo lubię śpiewać. Owszem, lubię śpiewać i tak dalej, tylko to ma być moja forma wyznania tego i dziękczynienia w sercu uwielbienia, że Bóg jest moim Bogiem, jest moim Panem. Chciałbym się podzielić takim krótkim świadectwem jeszcze, jak Pan Bóg kiedyś kilka lat temu zadziałał poprzez modlitwę uwielbienia. Zresztą jedno z wielu takich, można powiedzieć, cudów nawet. Pewnego dnia prowadziliśmy takie rekolekcje dla młodzieży z księdzem takim zmartwychwstańcem. I później po tych rekolekcjach ksiądz mówi, zróbmy wspólną kolację dla ekipy. Kupił pizzę i kolę. Przenieśliśmy się do domu i tam były oprócz nas jeszcze były dwie dziewczyny. Jedna grała na gitarze, ona to była dziewczyna ze Śląska, a druga była z Wrocławia, która też notabene mówiła świadectwo na tych rekolekcjach o tym, jak Pan Jezus ją uzdrowił. Ona była uwikłana w różnego rodzaju zniewolenia, narkotyki, grupowy seks, seks z kobietami, z mężczyznami, jakieś wschodnie sztuki różnego rodzaju religii. I tam mówiła tej młodzieży, jak spotkała Jezusa i jak przemienił jej życie. No i jedliśmy wspólnie kolację i w pewnym momencie spojrzałem na tą dziewczynę i ona miała tutaj w uszach dwa kolczyki, tu i tu, biały i czarny, w środku już takie dżety. I tak sobie myślę, mówię, co to za kolczyki są? I mówię do niej, Ewelina, co ty masz w uszach? Ona mówi, a takie pozostałości. A ja mówię, chyba nie powinno jej być. Ona mówi, no to wiesz co, to spróbuję je wypiąć. Nie mogła wypiąć tych kolczyków. I mówi, daj kombinerki. Ja mówię, nie mam kombinerek. No i tak to zostało. I później ksiądz mówi, dobrze, to zacznijmy się teraz modlić. I słuchajcie, zaczęliśmy się modlić modlitwą uwielbienia. Jeszcze Lidia nawet nie miała pojęcia o grze na gitarze. I weszliśmy w taką modlitwę uwielbienia, dziewczyna grała, ksiądz prowadził modlitwę, nawzajem żeśmy się włączali. Trwało to około 30-40 minut i w pewnym momencie ta dziewczyna rozłożyła ręce na środku pokoju i powiedziała, Panie Jezu, zajmij się tym. I słuchajcie, te kolczyki strzeliły z uszu same. Wypadły jej z uszu obydwa kolczyki. Jak myśmy to zobaczyli, jaką moc ma modlitwa uwielbienia, to Lidia uklęknęła i powiedziała, a ja mam takie pragnienie, żebym mogła grać na gitarze i śpiewać dla Pana Boga. I nałożyliśmy na nią ręce i ksiądz, iż my się pomodlili wtedy. I słuchajcie, po dwóch tygodniach zaczęła grać na gitarze. Nagle dostała gitarę i zaczęła coś wdąkać. I tak do dzisiaj Pan Bóg rozwija ten dar. I to jest ewidentny dar właśnie. Przez modlitwę też uwielbienia. Więc modlitwa uwielbienia ma wielką moc. Tylko muszę być tam sercem. Cały. Cała. Całym moim jest tak, jak potrafię. I
tak jak katechizm Kościoła katolickiego mówi, z czystym sercem, nie? Bo to jest ważne. Z czystym sercem.